Tak wyglądała oprawa kibiców GKS Katowice, dumnie nazwana Gexaon Agro Tour. Miała ona symbolizować ich długie wyprawy na mecze do polskich wsi i warzywa, które spotkali po drodze. W 2011 roku kibice wielu klubów protestowali przeciwko zamykaniu stadionów oraz zakazom wyjazdów i ich zdaniem wprowadzeniu cenzury na trybunach. Formą protestu był wyjątkowo kulturalny doping. Czas na kolejną porcję nietypowych przyśpiewek kibiców, ale zanim wyruszymy za granicę, jeszcze jeden przykład z Polski. W 2012 roku Legia mierzyła się ze Sportingiem w ramach Ligi Europy. Na stadionie rozbrzmiała popularna w tamtym czasie piosenka z reklamy, którą podchwycili kibice Żylety. Dopełnieniem tego było zorganizowanie zbiorowego rzutu śnieżką w piłkarzy Sportingu. A skoro jesteśmy w klimacie zimowym, to warto przypomnieć kibiców Mainz, którzy w ubiegłe święta Bożego Narodzenia zasłynęli śpiewając przebój grupy UM. Ale jeszcze wcześniej na ten sam pomysł wpadli fani Celtiku w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie. A propos Barcelony. Na początku ubiegłego roku piłkarz West Bromu, Gareth Barry, wraz z kilkoma innymi kolegami, będąc na zgrupowaniu w tym mieście, postanowili, że ukradną taksówkę. Kibice West Bromu, dowiedziawszy się o tym incydencie, momentalnie wymyślili przyśpiewkę. Przynajmniej kibice Gareta wiedzą, jak się nazywa i potrafią wymówić jego nazwisko. Inaczej było w przypadku Cezara Azpilicuety, którego nazwisko na początku sprawiało problemy fanom The Blues. I tak oto hiszpańskiego obrońcę do dziś nazywają Dave'em, co samemu piłkarzowi zdaje się nie przeszkadzać. We'll just call you Dave, we'll just call you Dave, Azpilicueta. We'll just call you Dave, we'll just call you Dave, we'll just call you Dave, Azpilicueta. We'll just call you Dave. Jeszcze inną ksywkę zyskał Jonjo Shelvey, który fanom West Hamu przypominał kogoś, kogo imienia nie wolno wypowiadać. Przeciwieństwem Shelveya, jeśli chodzi o bujność fryzury, jest Fabrizio Collocini, były piłkarz Newcastle United. O tym, jak dbać o włosy, najlepiej wie Joe Hart, który kiedyś wystąpił w reklamie szamponu. Po
Poprzedni odcinek z tej serii zakończyliśmy gościem, który akurat jadł placki na trybunach. Tym razem dla angielskich kibiców powodem do doskonałej, wręcz szampańskiej zabawy okazało się zakładanie doniczki na głowę. Nowy odcinek Piłkarskiego Pokera już zajechał i właśnie widnieje na waszym ekranie, także zapraszam was tam bardzo gorąco. Tymczasem to wszystko na dziś. Dziękuję wam i do zobaczenia następnym razem.